Hello and welcome back to trying to decipher her goddamn notes. This is this one, two, three, four. I suppose it's not that straightforward. Oh, it was. Otworzy skrzynię zaklęciem. Żaden z nas nie może go wypowiedzieć? I tego nie da out. Się nauczyć w jednej chwili. Do zaklęć potrzeba wyszkolonego maga. Świece są zapalone, trzeba się śpieszyć. Róbcie co mówię, zanim stracę przytomność. Jeden fałszywy ruch i nie no, żyjesz. No, I'm trapped. Oś. Said Abwe. Asidas Ido i Sindoai. Możecie zdjąć z niej zaklęcie, ale nigdy nie będzie człowiekiem. Ona jest kimś więcej niż Tuam. Kimś, kto przywrócił Ensid nadzieję. Jest potworem. Jeśli uważacie, że może rządzić krainą ludzi i elfów. Teseb, Darien. Poniesiecie konsekwencje swojej głupoty. Uważaj, Geralt. Like I said, it's a trap. What the f- What happened? Okay, I see. I upgraded my quern, so now it hits. You don't say. It still doesn't work. Ugh. Yes. I don't know where the last save is. Okay. Oh, actually. I have a lot of them. Maybe I should leave them for the last spot. Oh, I didn't have that many. You don't say. Okay, let's just use Quern. I know. Did that hit me? I have no idea. Nie mogę przejść przez barierę. Okay, this is fine. This is worse. I cannot use that. My adrenaline. Unfortunately. Nie mogę przejść przez barierę. Be quiet. I don't need your input. I think we're using one sword. Yes, we're using one sword. That's why it's so hard. I almost killed him using steel sword instead of. Come on. Nie
na siebie! Like I said, I almost killed him using steel sword. Oh. Wspaniała walka, Gwynblade. Weź sztylet i zabierajmy się stąd. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Dziwna broń. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Oby zadziałał. Szkoda, że Eichhardt nic już nam nie powie. Philippa Flett. She said... There's the rest of the left to remember. Musimy liczyć się z tym, że są tu pozostałe czarodziejki. Filipa może zawiadomić Shile. Albo wydać rozkaz Smokowi. Nie zdziwię się, jeśli będę musiał walczyć z Saskią. Oszołomiona czarami nie zrozumie, że chcemy jej pomóc. Masz rację, proszę cię jednak, byś jej nie zabijał. Chyba, że będziesz musiał ratować własne życie. Filipa fled. She said her last. Filipa jest już daleko. Wiemy tyle, ile nam powiedziała. Pewnie dojdzie do siebie i wróci do spiskowania. Na razie jest wyłączona z gry. The monarchs and mages won't wait. Let's go join the dogs. Zatem na obrady. Pójdę pierwszy i zbadam sytuację. Can we go together? Oh, level up. Can I level this up further? Yes. Oh, another one. Sure, of course I'll take figure. I don't know why I didn't take that earlier. Oh. And furthermore, I can mutate this one. We have lots of mutagens. Looking. Yeah, I wanna go for an epic one. I don't really need a damage bonus and sign. Vitality plus 10. That sounds cool. Yeah. This sounds the best. More health. Wait, no, I want to get out of the here, but... Really? The only way out of her... There's another one. Where is he? How in hell am I supposed to get there? This is blocked unless... Okay. Widzę, że bardzo ci śpieszno na obrady. Mhm. Mamy sprawę niecierpiącą zwłoki, wybacz. Zwłoki? Tak, widziałem. Zresztą nie obchodzi mnie to. Ja usłyszałem, co chciałem. Co takiego? Na tronie Edirn zasiądzie prawowity następca tronu. Zapanuje pokój. Czego chcieć więcej? Książę Stenis? Jest tutaj? Król Stenis. Koronował się 2 dni temu w Wengerbergu i tylko przysłał wieści. Będzie dobrym królem. Truciciel, tchórz i krętacz. Książę Stenis. Trząsł się z obrzydzenia, gdy przemawiał do chłopów. Pogarda wylewała się z niego kaskadami. Jednak nie zasługiwał na samosąd. O taką sprawiedliwość walczyła Saskia. Książę Stenis I, syn Demavenda III, został 17. królem Edirn. Zdobył serca ludzi. Został okrzyknięty nadzieją narodu. W końcu zniszczone królestwo potrzebowało władcy, wrażliwego na los poddanych. Takim królem miał być Stenis I. And I guess not everything went according to plan. Widzę, że strażnikami już się zająłeś. Nie lubię zakonnych ścierw. Nie są wzorem cnót wszelakich, ale ci tylko robili swoje. Widać niewystarczająco dobrze. Możemy iść? Okej. Tak, chodźmy. Najwyższy czas to zakończyć.
Czy wam się to podoba, czy nie, Janie Natalis, Temeria zostanie podzielona. Dla jej dobra. Dla dobra całej północy. Zjednoczone siły Kedwen i Redani zakończą walki starszych rodów i zagwarantują pokój od Gorzwelen po Elander. W chwili obecnej Temeria przypomina coraz bardziej Dolinę Pontaru. Która, jeśli dobrze rozumiem, znajduje się obecnie pod władaniem Edirn. Mylisz się, Radowidzie. Vergen jest wolne. Wolne? Co to ma niby znaczyć? Dolna Marchia nie należy już do Kedwen ani do Edirn. Wyrzekliśmy się księcia Stenisa. Króla Stenisa. A także pobiliśmy armię króla Henselta. Twoje oddziały to zbieranina zbuntowanego chłopstwa i elfich rozbójników, dziewczyno. Prędzej czy później będą musiały złożyć komuś hołd lub zostaną rozbite. Dolina Pontaru złoży hołd mnie, królowej Saski. Jako niepodległe państwo opowiadamy się za powołaniem rady i kapituły. Pochodzisz z ludu. Jedyna korona, którą godnaś nosić, to wianek z polnych kwiatów. Redania nie uzna tej koronacji. Zatem wybieraj, królu Radowidzie. Dokonujesz rozbioru Temerii, czy chcesz wojny ze mną? Henselt, ostatni z rodu jednorożca, przyrzekł uznać wolne Edirn. Filippa Eilhart była świadkiem. Filippa Eilhart została oskarżona o zdradę stanu i jest moim więźniem. Była twoim więźniem, Radowidzie, ale już nie jest. Zasiądzie u mego boku w Vergen jako królewska doradczyni. Wszystko, czego dokonaliśmy w Vergen, pójdzie na marne. Mamy sztylet. Jeszcze jest nadzieja. Przejdźmy do rzeczy. Dokument określający statut Rady i Kapituły jest, jak ustaliliśmy wcześniej, wierną kopią statutu odnalezionego w ruinach na wyspie Tanet. Najważniejszą sprawą jest desygnowanie królewskich doradców przez kapitułę. Dziś na wielu dworach rezydują przypadkowo wybrani magowie i czarodziejki. Jednak za czasów dawnej kapituły były to osoby specjalnie do tego wyznaczone. A czemuż nie mielibyśmy robić tego sami? Na ludziach tych spoczywa ogromna odpowiedzialność, wasza wysokość. Kapituła chce mieć pewność, że będą to osoby kompetentne. Niech zgadnę, osoby, które zadbają o interesy kapituły. Oczywiście, że tak. A podstawowym interesem kapituły jest dobro Królestw Północy. Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków kapituły i desygnowanych doradców. Czekamy już tylko na podpis Shili de Tancarville. Bez królewskich pieczęci będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastuchom. To prawda, wasza wysokość. Królowie, zanim podpiszecie ten dokument, wysłuchajcie tego, co mam do powiedzenia. Ależ ekscelencjo, z całym szacunkiem, sprawa ta nie dotyczy Nilfgaardu. Przybyłem tu na zaproszenie króla Henselta. Czy odmawiacie mi prawa do głosu? Co to ma znaczyć? Ten człowiek próbował zabić mnie dzisiaj rano. Targnął się na życie cesarskiego ambasadora na waszych ziemiach. Rozumiem, że został przesłuchany. Wyznał, że to z jego ręki zginęli Foltest i Demavent. Wyjawił także tożsamość swoich mocodawców. Czarodziejki, to one pomogły mi dokonać zamachów. Mów dalej. Loża czarodziejek chciała usunąć władców, którzy działali przeciwko magom. Loża czarodziejek? Sporządziliśmy listę. Filippa Eilhart, Margarita Lo Antilly, Chris Merigold, Keira Metz, Francesca Findabel, Ida Eman i wreszcie Shila de Tancarville. Ku mojemu rozczarowaniu do loży należały też dwie czarodziejki Nilfgaardu, Asirevar Anahit i Fringilla Vigo. Cesarz podejmie odpowiednie kroki w ich sprawie. Nasza królowa wyszła przypudrować nosek. Co to ma znaczyć, wasza wysokość? Aresztujcie ich. Wasz dokument będzie musiał poczekać, szanowni czarodzieje.
Nie macie prawa. Jeśli nie chcecie kolejnej jatki, tym razem w Lok Muin, poddajcie się. Sąd wyłuska zdrajców. We'll be fighting a dragon. Cool. Geralt, jestem w pułapce, nie przedrę się. Musisz dopaść Shelle. Of course. Zawróć, póki jeszcze możesz mieć mnie. Nope. Nie powstrzymasz mnie. Ani ty, ani nikt inny. Jeżeli będę musiała, zabij. Now wait. Hi. Spóźniłeś się. Udało mi się ustabilizować teleport. Nie masz gdzie uciekać. Prędzej czy później ktoś cię znajdzie. Wolę odejść na własnych zasadach. Gdzie Leto? Sesentesis się nim zajmie. Nim i wszystkimi głupcami, którzy dostają erekcji na myśl o spaleniu czarodziejki. Gdzie on jest? Nie wiem, głupcze. Szukam go od zabójstwa Foltesta. Leto szukał nas wszystkich. Dałyśmy się nabrać na jego tępawą minę i ociężałe spojrzenie. Nie rozumiesz? Loża szukała sposobu na pozbycie się Demavenda. To prawda. Był słabym, chimerycznym królem. Pod jego rządami Edirn stopniowo zdychało. Trzeba go było wyeliminować. Wybrałyśmy mniejsze zło. Zaś Leto akurat znalazł się pod ręką. Foltest i Henselt. Z tym nie mamy nic wspólnego. Po zabójstwie Demavenda, Leto wykorzystał złoto i magiczne wsparcie, by skontaktować się z Jorvetem. Elf miał go ukryć, dopóki sprawa nie przycichnie, tak przynajmniej myślałam. To nie Loża wydała wyrok na Foltesta. Zatem kto? Nilfgaard. Leto to król kłamców i cesarz wśród zdrajców. Od początku działał ku chwale Wielkiego Słońca i Białego Płomienia tańczącego na kurhanach wrogów. Poszukał wszystkich. Mnie, Jorveta, twoją głupiutką Trisunię i ciebie. Masz dowody? Przed chwilą otrzymałam wiadomość od agentki Loży stacjonującej w Cintrze. Armia cesarska ruszyła. Właśnie forsują Jarugę. Myślisz, że w obecnej sytuacji północ może się obronić? Liczyć na kolejny cud pod Brenną? Nie wiem, ale to wy do tego doprowadziłyście. I odpowiecie za to. Nigdy nie uwolnicie się od piętna zdrady. To się jeszcze okaże, bo z tego miasta nikt nie wyjdzie żywy. Nikt nie opowie tej historii. Smok jest pod kontrolą Filipy. Gdy zniknę, zmieni miasto w płonący grobowiec. Może i przegrałyśmy bitwę, ale wojna dopiero się zaczyna. Jednak ty nie weźmiesz w niej udziału. To twój koniec, Wiedźminie. Żegnaj. Coś jest nie tak. Diament. Ktoś podmienił diament. Maskadę. Rozerwie mnie. Zdejmij go! Nope. Okej. Okay. Uratowałeś mnie. Jeśli przeżyjesz, idź do Nilfgaardu. Tam znajdziesz Yennefer z Wengerbergu. Żegnaj, Wiedźminie. What? What? How is your teleport? Oh, hi. Okay, I hit her, but... Hmm.
Weak. Believe me, I'm trying. No, thank you. Are you for real? Nope, I'm dead.